Jan Kochanowski, krótka biografia. Jan Kochanowski urodził się w 1530 roku w Sycenie koło Radomia. Jego ojciec Piotr Kochanowski był bogatym właścicielem ziemskim, posiadał na własność kilka wsi oraz był sędzią sandomierskim. Poeta miał dwóch braci, którzy również byli uzdolnieni jeśli chodzi o twórczość literacką. Był to Mikołaj i Andrzej Kochanowscy. W wieku 14 lat. Kochanowski rozpoczął studia na Wydziale Sztuk Akademii Krakowskiej, a w latach 1551-1552 studiował w Królewcu. Wówczas zaczął też podróżować, zwłaszcza do Padwy, odwiedził również Francję. Do Polski Kochanowski wrócił w 1559 roku już jako uznany poeta łacińskojęzyczny. Powszechnie uważa się, że tym pierwszym utworem utworem Polskojęzycznym był hymn. Czego chcesz od nas, panie? I ten utwór miał być wysłany z Paryża, gdzie przebywał wówczas Kochanowski, wysłany do jego przyjaciół, a ci, a ci prawdopodobnie mieli go zaprezentować na którymś z tych szlacheckich zjazdów. A będący tam Mikołaj Rej miał stwierdzić, temu w nauce dank przed sobą dawam. Gdy wrócił do Polski w 1559 roku, przez 10 lat przebywał na różnych dworach. Filipa Padniewskiego, Jana Firleja i biskupa Piotra Myszkowskiego. Już wtedy tworzył autobiograficzne pieśni i fraszki obyczajowe, w których autor, poeta ukazywał to, jaka panuje atmosfera na tych magnackich dworach. Po jakimś czasie Otrzymał tytuł sekretarza królewskiego, a około 1570 roku osiadł w czarnolesie. No i oczywiście porzucił to życie dworskie. Tutaj, w czasie, który określany jest jako okres czarnoleski, powstały arcydzieła, największe dzieła jego twórczości. Odprawa posłów greckich, psał też i treny. W 1575 roku ożenił się z Dorotą Podlodowską. A w 1579 albo w 1580 roku umarła jego córka Urszula, którą to śmierć oczywiście Jan Kochanowski odczuł bardzo mocno. Obecnie właściwie nie posiadamy żadnej wiedzy o córce Jana Kochanowskiego, nie znamy nawet jej daty urodzenia oraz śmierci. Gdy królem był Stefan Batory, Kochanowski ponownie Zbliżył się do Dworu Królewskiego. Zaczął przyjaźnić się wówczas z wieloma bardzo ważnymi postaciami renesansu. Andrzejem Patrycym Nideckim, Piotrem Rajziuszem i Łukaszem Górnickim. Oczywiście Kochanowski posiadał bardzo dużą wiedzę i dużą znajomość literatury antycznej. Szczególnie t... ostatnie cztery lata swojego życia podporządkował na porządkowanie tego, czego dokonał w życiu literackim. Zmarł nagle w sierpniu 1584 roku, gdy, przybył, gdy przybywał w Lublinie. Jan Kochanowski był określany mianem poeta Doctus. Wynikało to z tego, że był twórcą wszechstronnie wykształconym, posiadającym bardzo duże, rozległe horyzonty oraz bardzo szerokie zainteresowanie. Znał w doskonały sposób, znał. Dokonania sztuki i kultury poprzednich epok, zwłaszcza okresu, zwłaszcza okresu antyku. Jan Kochanowski, co warto wiedzieć, był też twórcą nowego systemu wersyfikacyjnego, czyli wiersz toniczny, oparty na tej samej liczbie akcentów w wersach. W ten sposób poeta chciał naśladować wiersze antyczne. Przeniósł on też na grunt polski nowe gatunki literackie, stworzył dzieła. Na poziomie już europejskim. Dzięki bardzo dużej wiedzy i dzięki temu, że podróżując po Europie spotkał nowe gatunki literackie, mógł je wprowadzić w Polsce. Do jego największych dzieł zaliczamy odprawę posłów greckich, psał też czy treny. Oczywiście był on autorem wielu innych dzieł, poematów, pieśni, fraszek, w których zawierał bardzo barwny. I w bardzo interesujący sposób wizerunek tej epoki, w której żył. Dziękuję za uwagę, zapraszam ponownie.